czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w... Jak się tego nazywała? Supraland Crash, nawet żeby było ciekawiej. Zanim zaczniemy, moi drodzy, jedna taka ciekawostka, która może powinna was trochę zainteresować. Spójrzcie na jakby teraz na ekran, bo przecież nie patrzycie na niego teraz, więc na niego spójrzcie. Wrzuciłem wam screena, jak YouTube sugeruje mi dodawanie reklam na filmy. Na przykładzie tutaj Supralanda, tak? Na 40 parę minut odcinka sugeruje mi dodanie, nie wiem czy dobrze policzyłem, tam 13 slotów na reklamy. Przypominam, że na YouTube działa to tak, dla tych, którzy nie wiedzą, że ja jako twórca nie mam wpływu na to, jaka reklama się pojawi, ponieważ reklama jest kontekstowa, zależna od tego, co wy oglądacie. Natomiast ja mogę wyznaczyć miejsca, w których reklama może się pojawić, więc YouTube sugeruje mi dodanie 13 miejsc. To nie oznacza, że pojawią się zawsze 13 reklam. Może się pojawić dwie. Mogą się pojawić dwie. Może się pojawić 8. Mogą się pojawić wszystkie. To tak by the way tego, że czasami widzę komentarze, że o matko boska, ile ty reklam masz w tych filmach, gdzie ja maksymalnie daję, staram się nie przekraczać 6 reklam w środku. 6, bo uważam, że to bez przesady, tak? Wiadomo, na reklamach my, twórcy YouTube'a, zarabiamy, tak? Im więcej reklam byśmy w sumie nawalili, im więcej wy w tego poklikacie czy obejrzycie, przepraszam bardzo, to oczywiście większy zysk dla nas, ale no trzeba mieć jakiś umiar, tak? Więc dla mnie maksimum to jest 6 reklam w środku, może czasami 7, jak film jest ponad 50 minut, tak? No to jest rozłożone dość ładne, co 8 minut mniej więcej taka reklama. Więc, ale zobaczcie, co YouTube sam sugeruje, tak? Sugeruje, żeby nawalić po prostu tych reklam tyle, żeby, i nie wiem, jak ma to wpływać pozytywnie na wasz odbiór. Chyba ma was zachęcać przede wszystkim do wykupowania YouTube Premium, które wyrzuca wszystkie reklamy, a im więcej oglądacie danych twórców, to tym więcej z tej subskrypcji, którą opłacacie, leci do danych twórców. Więc to jest jakoś się tak przelicza, YouTube wymyślił to, że w taki sposób, że to się nawet bardziej opłaca twórcom, to YouTube Premium w przeliczeniu niż za tam grosiki, jakie wpadają za klikanie, oglądanie reklam, więc moi drodzy, oglądajcie reklamy. Na tyle, ile jesteście w stanie, oczywiście przewijajcie, jak nie jesteście w stanie, nie chcecie klikać, nie klikajcie, ale naprawdę takie, no po prostu zobaczenie sobie dwóch, trzech reklam nawet, czy kliknięcie w jakąś, naprawdę pomaga twórcom, nie mówię to tylko o mnie, tak? Ja też, kurczę, nie lubię reklam. No ale jak mam jakichś swoich ulubionych twórców, których śledzę, to ja mam reklamy włączone na nich, tak? Niech mają te chociażby 2 grosze czy 10 groszy ode mnie. Więc no, to tak przy okazji jeszcze, nie? Sami tutaj musicie sobie ocenić, czy dla was mój content jest na tyle wartościowy, że chcecie zobaczyć sobie te reklamy, czy nie. To wszystko zostawiam jakby wam do oceny. A my teraz wracamy do eksploracji naszego cudownego miasteczka... O, jeszcze mam tu 2 monetki, proszę bardzo, bo napisaliście mi w komentarzach, żebym jeszcze popływał i zobaczył co i jak. Tutaj jeszcze pewnie można będzie jakoś to wbić. Albo to jest fioletowe, to może tu trzeba jakoś potem w przyszłości wrzucić naszą kostkę. Czy coś w tym stylu. Jeszcze tego nie mogę zgarnąć, może jak uda mi się wejść na górę, na sufit jakoś tam przejdę. Tu mamy też oczywiście włączenie ognia. Tak, tylko że no, potrzebujemy zamontować to tutaj, ale ogólnie będziemy szukać i kombinować. Mówiliście, że jestem w stanie już zrobić zabawę z tym wyścigiem, więc no pewnie trzeba będzie jakoś tutaj zacheatować, coś oszukać, jakoś gościa zrobić w jajo. I'm unbeatable, tak? Więc trzeba będzie jakoś go pokonać, zresztą nawet i tutaj ten ziomek mówi, że mam go oszukać, tak? Skoczyłem, i co? Co ty mi powiesz, jak skoczę? Powiesz mi, że mam jump for hints i mówi... Cheat better than him, tak? Że mamy go oszukać. Więc wydaje mi się, że raczej nie chodzi tutaj za bardzo o oszukiwanie na zasadzie biegnij, tylko myślę, że właśnie wymyśliłem sobie sposób, w jaki mogę go oszukać. No, ja postaram się po prostu teleportować, myślę, że to jest jedyna najciekawsza rzecz, którą można by tu zrobić. Wanna race? Oczywiście, że chcemy. I jestem gdzieś. O, no i proszę bardzo. Przegrałeś. Przegrałeś. O, ile tu dostajemy tych skrapów. Ej, zobaczcie, ile my tych skrapów tutaj dostajemy ogólnie. Powiem wam szczerze, że mam wrażenie. 47, żeby zbudować rakietę. Myślałem, że to jest endgame'owa rzecz. Być może... Ej, a może my tą rakietą będziemy się przenosić pomiędzy różnymi miejscami?
biorąc pod uwagę, że tej gry mam zaledwie, czy to widać? Tu nie widać tego, ale... A jest, napisane, patrzcie. 19% zaledwie mamy, czyli 1/5, to być może będzie więcej miejsc, do których będziemy mogli się przenosić. A co tu się takie zgromadzenie zrobiło? Czy oni tu tak zawsze stali? Nie pozwalają wyjść, czy co? Czy to jakieś potwory są? Get into my face, a no właśnie. No to wszedłem mu na głowę, ale nie zapomniałem. Czy on się tutaj zlał? Czy oni się posikali ze strachu? Czy to taki cień raczej? Raczej taki cień, nie? No dobra, okej, słuchajcie, mamy turlawkę. Możemy sobie teraz gdzieś się poturlać. Tak ogólnie będziemy chcieli może tu jakoś kiedyś wrócić, ale to mnie jeszcze ciekawi. O. O, i tutaj mamy kolejny, nie? Ale co ciekawe... Oj, tu też jakieś przejście. Co ciekawe właśnie, to mamy 46 skrapu już, czyli jesteśmy bardzo blisko tego. Jesteśmy bardzo blisko tego, żeby w ogóle już zdobyć wszystko, co jest nam potrzebne, żeby zbudować rakietę. Czyli prawdopodobnie tego skrapu będzie więcej w przyszłości do zrobienia. A i tutaj jest to przejście. Z powrotem tu. A pani ma jakieś ładne biodra, to pewnie jest pani. A, widzę po bioderkach, dobrze. Dobra. Dobra. Tutaj trzeba. A w ogóle skojarzyliście tych gości z gośćmi, którzy robią tak zwany coffin dance. Teraz to taki mem się zrobił z tego. Popularne to jakoś teraz jest, że no, panowie tańczący z trumnami, nie? Także zastanawiam się, o co kaman, ale być może to rzeczywiście są oni. To nie jest istotne w tym momencie, to też nie jest za bardzo istotne, to ktoś po prostu sobie tutaj ogarnia. To trzeba będzie kiedyś wyciągnąć stąd, na pewno, tylko jesteśmy, być może potrzebujemy więcej siły, żeby to zrobić. Więc kombinuję, co jeszcze mogę tu zrobić. Wiem, że tu jest jeszcze taka bajera. No właśnie, tam jest ten jeden skrap, który mi jest potrzebny. Czy co? Mam pomysł. Kurczę. Znaczy, moim zdaniem to jest całkiem niegłupi pomysł, tylko trzeba go jakoś lepiej wykonać. Zastanawiałem się, czy ja mogę to wturlać tak. A tak samo... A, czekajcie, bo tak samo będę mógł tutaj się wturlać. Widzicie, bo tu otwieram. O, i tam też jest skrap. Tylko właśnie to zabezpieczyli, żeby nie było tak łatwo, tak? Ale może da się tam... Na przykład właśnie... mam pomysł. Czekajcie, mam dziki pomysł. Szczelę. I spróbuję tam wbić to jak flipery. Ojoj, nie ten przycisk. Nie, jeszcze raz. Uwaga. O! Rozumiecie, o co mi chodzi? Jakoś tak... Pewnie to jest niewłaściwy sposób rozwiązania tej zagadki. Ale ja jestem sprytny i proszę bardzo, i zrobiłem coś takiego i proszę bardzo, no powiedzcie mi, że to nie było sprytne. Zdrowie wrogów! Okej, będę widział, widzisz zdrowie wrogów i ilość obrażeń i jaką im zadajesz. Liczbę obrażeń, kurwa! Liczbę obrażeń! Do jasnej... Nie powiem czego. Do jasnej truskawki. Czyli Staszek ma 48 skrapu, może budować rakietę. Ale co ciekawe, myślę, że tutaj też dałoby się jakoś tam dostać. Nie wiem jak, może tutaj rzeczywiście potrzebuję jakiejś kostki czy coś. Prawdopodobnie to komplikuje tutaj to zadanie. Kurde, udało mi się, wziąłem, jest 49, okej, udało mi się. Klikałem E jak szalona, nie wiem co, łasica? O, już bardzo jest. Czyli prawdopodobnie robię to w zły sposób, obie zagadki zrobiłem w jakiś obchodzący sposób. Ale skuteczny, więc dziękuję bardzo. To jest mój, jakby to nazwać. Mogę tam walnąć? Mogę. O kurczę, myślałem to jakiś skrót, ale jednak nie. To jest mój znak, signature move. Znak rozpoznawczy. Staszek rozwiązuje o wiele prostsze zagadki w sposób taki, w jaki nie powinien rozwiązywać, czyli w trudniejszy. Naokoło. Jak zawsze. Dobra, a ty mi coś teraz powiesz? You have so much scrap, go finish the rocket. Wow, no co ty nie powiesz, kolego. A ty teraz co? You are a hack, go away. I'm not a hack. Chyba, że kapitan hack. Dobra, słuchaj, ziom. Mam skrapy i możemy zbudować rakietę. Budujmy rakietę. Proszę bardzo. Oto ona. Zrobiłeś to, Jenna? Bardzo satysfaktory będziemy grali.
Mogę spróbować zrobić pierwszy lot? Dzisiaj w nocy będziemy odpalać? No dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. 3, 2, 11. I lecim! Mein Charisma ist erfolgreicher Punkt. Mein Witz erstrahlt ja die Menge zu. Charmant sind wir jede Tür. Okej. Tak się zastanawiałem, co się stało. LOL! Really? Naprawdę? Chodź zdobyć swoje rzeczy z domu Percivala. Crashed again! Tak jest! Wiecie co? I może dlatego widziałem... Break into communist house. Może dlatego widziałem... I rzeczywiście noc znaszła. Że w podsumowaniu różnych opcji... Ej, ale tu się coś zwiększa... Aha, no dobra. Po prostu obok się rozwaliłem. No dobra, i zniszczyłem jakąś część. Że widziałem, że również w podsumowaniu naszych progresów czy postępów w grze jedną z rzeczy, która się wypisuje, to liczba rakiet. I zastanawiam, ale przecież mam jedną rakietę, to po co mi większa liczba rakiet? A tu się okazuje, że wiem czemu, pewnie będziemy znajdować różne rakiety i tymi rakietami będziemy się rozbijać! Będziemy się rozbijać rakietami. Więc to jest ta rakieta, którą udało się, kurde, rozpierniczyć. Dobra, czy może znajdę jakieś wejście do środka? Jest pełno dziur i oczywiście złomu. No dobra, panie komunista. In the Boeing that they lost, capital property is mine and mine alone. Dobra, czy on nie chce, żebyśmy do niego wchodzili, więc dlatego do niego wejdziemy. Tak trochę ciemniej się zrobiło, mroczniej, nie? No ale widzimy, jest tutaj mechanizm. No i ten mechanizm jest podłączony właśnie z tą tutaj na dole diodką. O, czekajcie, a przecież ja tu byłem. What? Stomp damage plus 3? Dobra, mam wrażenie, że twórca jakoś, nie wiem, zaspał? Rozdysponowując te bajery? Powiem szczerze, nie do końca mu wyszło rozdysponowanie tych bajerów. Na premierę i teraz, kurczę, jak ja grałem sobie wcześniej odpaliłem tuż po premierze, to miałem zupełnie inne rzeczy. I teraz, proszę bardzo, tutaj mogliśmy stomp damage plus 3. To nie jest dużo, tak? Biorąc pod uwagę, że on ma 50 obrażeń. Dobra, czyli co? Nam tutaj podpowiada, szanowny koleżka, że musimy dostać się jakoś teraz. Czekaj, nie zrobiłem wszystkiego chyba w tym Orangeville. Chociaż ciężko powiedzieć, czy nie zrobiłem. W każdym razie rozbiliśmy się tu. I teraz my musimy strzelić jakoś tu. W to. Żeby to otworzyło drzwi. Tak? Bo to jest ewidentnie ten motyw, tak? Więc musimy jakoś spowodować, żeby to tutaj działo. Breaking the communist home. Ale to oczywiście nie zadziała w taki sposób. Zwykle to był ten taki mój strzelający promień, czy kurczę, fioletowe. Fioletowe to było chyba, trzeba było może pokolorować to jakoś. W każdym razie promień. Ale my na razie nie mamy takich zabawek. W ogóle ja sobie zobaczę. No bo do niego, do domu nie da się dostać inaczej. Niestety. Tak, do jego domu tu nie ma wejścia. A czyż wiecie co? Można by jeszcze spalić tę część. Tak, bo te kartony można spalać, bo to już widzieliśmy na samym początku. Więc może da się spalić karton, ale ogólnie no są dwa wejścia, teoretycznie. Ale żadne z nich nie pozwoli mi tutaj się wrzucić, bo ponieważ no mam tutaj, kurczę, turlającą się kulkę. Ale, skoro mamy nową opcję. Junkie house, see if you can find a way, it's full of holes and junk. Spoko, ale właśnie, skoro mamy teraz to, to może to by pomogło. O, no naprawdę? I co? Oh, Jesus. No dlaczego? No nie, no przecież niewiarygodne to jest. Trzeba jeszcze raz wszystko obejść. Stomp damage plus 1. Nie wiem, co jest grane, ale twórca tu ewidentnie chyba troszkę zapomniał o niektórych zabawkach i teraz dopiero po premierze zaczął dorzucać rzeczy. Dobra, jestem ciekaw, co się stanie, jak tam w końcu wylecę. Weź tam się turlaj. Zobaczymy, kiedy będzie dźwięk, że będę mógł się przenieść. Chyba się nie chce turlać bardziej.
Chyba tam sobie stoi, ale ciekawe, ciekawe to jest. Czekajcie, rozpróbuję, może tam jestem w stanie dorzucić gdzieś głęboko. Nie, to chyba jest max. Dobra, to chyba jest ta rura, ta rura chyba nie ma żadnego większego zastosowania. Dobra, no to idziemy dalej szukać. Szperać. No ale wiecie co, skoro kurczę tyle rzeczy się pozmieniało, to może tutaj też znowu się poznajdują jakieś rzeczy. Na przykład bym chciał mieć większą portmonetkę. A może tu się da w końcu wejść, bo tu pamiętam, że tu nie mogłem wejść. Ale nie, to tak jakby to nie było do wejścia miejsce. Zobaczmy. No i to mnie ciekawi, tak? Pamiętacie, że to mnie ciekawiło? To mnie mocno ciekawiło. Co tu jest? Co to było grane, że tutaj to nic nie robiło? O! A teraz jest tutaj znowu skrzynka. Stomp damage. Czemu ten stomp damage ciągle? I tym razem to jest chyba czerwony przycisk, a nie biały. To ciekawe. Jego kolor trochę zmienił. Nie no, dalej uważam, że ten przycisk po prostu otwiera te drzwi, gdyby tamte były. Gdyby tam było zamknięte. Tu też możemy wejść sobie przecież. Tu mamy... Aha, to tam otwiera. Tu już robiliśmy zadanie z tym. Tu moglibyśmy teraz... wrzucić. Ale to nie ma większego znaczenia. Gdzieś tu było coś takiego jeszcze, że można było wcisnąć. Co? Gdzie? Jakieś jeszcze... Jakieś tu jeszcze menele w niedzielę biegają? A wy skąd tu się wzięłyście? Takie bardziej otworne dziadostwa. No dobra, użyję tego. Jeszcze raz, niech będzie. Bo cholera wie, czy tu nie ma jakiegoś tajnego przejścia. To akurat nie było to potrzebne, żeby zmarnować tu dwie kostki. Tak. Zdecydowanie. No tam też mamy kostki, które są potrzebne. No ja tutaj na cheatach jadę trochę, tak? Bo w końcu coś nie zagrało za bardzo. Czekajcie. Dziob, dziob. Zrobimy tak. Siup. I tu siup. Dobra, i cholera wie, co tu jeszcze znajdziemy. No bo tutaj było też to, tak? O! O! I teraz jest coś więcej nawet. Dobra, no to tam trzeba będzie rzeczywiście sturlać kulkę. Wszystko na to wskazuje. Ale i tak się jeszcze przejdę, bo... No właśnie. No właśnie, nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, czy tu czegoś nowo nie pochowali. Stomp damage plus jeden. Tutaj widzę, że główny... Może ja tu w ogóle nigdy nie dostanę kamyka. Miecza. Co ja gadam? Jakiego kamyka? Miecza. Mam wrażenie, że tu nigdy miecza nie będę miał. A coś mi się da, że kiedyś będzie tu można wejść na górę. Tak, tutaj gra zachęca nas do wracania do starych miejsc kilkukrotnie. Czekajcie, bo mamy tu dwa przejścia. Aha, ale tędy żem wszedł, dobra. Czyli musimy sturlać się tam. Czyli to oznacza, że trzeba będzie pokombinować znowu na zewnątrz, tu gdzieś. Ja próbowałem tu sturlać tę piłkę, ale chyba krzywo mi się sturlała. O, właśnie. O. Teraz jest elo. Turlaj się tam, turlaj się tam. I jestem. Świetnie. Co mamy tutaj? Obrażenia razy dwa. A, to było dość potrzebne, moim zdaniem. Okej. Aha, i mam nadzieję, że to również spowodowało, że zniszczyliśmy tę ściankę, bo inaczej byłoby to głupie, że mogę tu dojść, ale chyba tak. Chyba ściana tutaj, nie wiem, zeszła, zniszczyła się. Nie ma już jej. O, znowu wy? Jomeczki. Wynocha. Dobra. To tak. Aha, i pod nich można przecież zbierać zawsze kostki też. Jasne, one tutaj są też po to, żeby kości zbierać. To rozejrzę się... No kurczę, męczy mnie to, że... Mam się dostać do domu komunisty, ale nie mam za bardzo sprzętu, żeby to zrobić. Bo wydaje mi się, że kulka, która tutaj wystrzela, ona jest czerwona, nie otworzy tamtego elementu. Nawet nie mam jak jej odbić, żeby to zrobiła. A przynajmniej tak mi się wydaje, że nie mam jak jej odbić. Tu od tego typka dowiedziałem się, że teoretycznie zostało wszystko zawalone. Tak? I nie można dostać się na razie do pomarańczowic. Może będę mógł w stanie chronić się od tych czaszek jakimś promieniem, nie? Czy mogę połączyć anteny swoim promieniem? A ja nie mam żadnego promienia jeszcze, halo? Czemu mi mówisz o promieniu, kiedy ja promienia nie mam? To byłoby ciekawe, gdyby można było zdobyć ten... Wiecie co, ale mam wrażenie, że ten promień... Dobra. Nie wiem, czy mam rację, czy nie, ale wrażenie mam takie, że... Wrażenie mam takie, że ja tu będę musiał przyjść faktycznie, kiedy zdobędę promień, a prawdopodobnie promień siedzi w domu komunisty, że tak to nazwę. Także prawdopodobnie tam będę mógł zdobyć te wszystkie zabawki typu promienie. I pewnie ten promień mi się kiedyś też przyda, ale wiecie co, teraz jestem...
Teraz mam jeszcze inną opcję. Teraz ja mogę zacząć tu też eksplorować troszkę. Ponieważ wystarczy, że teraz ustawię sobie to tutaj. Tylko stój, nie spadaj, tak? Stój. I teraz mogę zrobić taki manewr, że ja włączę tutaj ten ruch i przyjadę w drugą stronę. Może tam coś znajdę. Także zobaczmy. I jestem, tak? To tylko dzięki temu mogłem to zrobić. Dzięki takiej zabawie. Hopsa! Hopsa! Turlaj dropsa! No przecież, no niewiarygodne. Myślałem, że tam może trzeba było zrobić... Trzeba zrobić jakiś unik. Kurczaczki. O, w ogóle to mogę zrobić teraz taki manewr, tak? Tak mogę teraz to przerzucić. Nie wiem, czy to mi z czymś pomoże, czy nie. No dobra. No trzeba będzie znowu jeszcze raz ten manewr zrobić, ale jeszcze raz się rozejrzę tutaj. No wiecie co? No teraz mi się przypomniało, że może tutaj faktycznie jestem w stanie zrobić teraz to. Tak jak wtedy. Ale teraz zrobić tutaj, o właśnie to. I tam jakoś się dostać, tylko musiałbym oczywiście wyczaić. Wyczaić to w dobry sposób. Kurde. No tylko właśnie ja nie wiem, w którą stronę jestem obrócony. I dlatego nie jestem w stanie jakby tego za dobrze zmanipulować. Aha, jak robię teleport, to od razu zaczynam spadać. To jest ciekawe. Ale chyba jestem obrócony w dobrą stronę, zaraz zobaczymy. To nie takie łatwe. Dobra, w taki sposób. A, czyli muszę do tyłu iść. Dobra, czyli chyba zostaje mi kierunek. Spróbuję do tyłu. Czekajcie, jeszcze raz zrobimy test. No średnio. No ale no niby to ma zadziałać. Ja popróbuję jeszcze kilka razy. Jestem uparty. O! Proszę. Bardzo. Udało się. Ale spadłem od razu. Było tu, był secret area. Dobra, czyli da się. Dobra, jestem. Udało się. Jestem. Aha, okej. Okay. A to też lekko rozświetla, zobaczcie, ta mina. I patrzcie, tyle zabawy tylko po to, żeby zdobyć jedną marną kość. O, może wiecie co? Może tam na górze jest ich więcej. Nie zwróciłem uwagi. Trzeba by to na filmie zobaczyć. Zobaczcie tam na stopklatce przypadkiem, czy nie ma tam czegoś. Ja mógłbym to sobie sam sprawdzić też. Czy to wystarczy po prostu tutaj skoczyć. Nawet nie muszę tego mieć w sumie. Nie no, muszę... O! A no właśnie! I teraz tutaj znowu jest. Maksymalne zdrowie plus 5. Proszę bardzo. No nie no, tu kurczę, naprawdę w tej grze nagle zaczęło znowu trzeba być. Trzeba było znowu zacząć łazić, wchodzić, eksplorować, patrzeć w miejscach, w których już byłem, bo przecież tutaj jest tyle nowości porozrzucanych. Kurczę. Czemu ich nie było na start? Tych wszystkich skrzynek tutaj. To mnie ciekawi. O, świetnie, zobaczcie też tutaj. Trzy kości. Ha! Żeby użyć tego. Żeby użyć powracajki. Mam wrażenie, że coś się tutaj zmieniło też. Kiedyś miałem wrażenie, że było coś przymontowane, ale już nie jest. Dobra, coś tu się znowu zmieniło, ale to powoduje, że można łatwo wejść na górę i to jest bardzo pomocne. Tego na starcie nie było. Ale teraz już jest. Co mnie cieszy. Tam też wygląda się, jakby były jakieś drzwi. I co? Mam wrażenie, jakby tam były jakieś drzwi. Ale one na razie są zamknięte, nie? Tak samo tam jest kostka, ale wiadomo, to później. To trzeba będzie nauczyć się... Dopiero pewnie z double jumpem będzie można zrobić takie akcje. Double jumpem, triple jumpem, super turbo, ekstra... Quadruple jumpem, nie wiem co tam jeszcze będzie. Mam wrażenie też, że będę przejść się tutaj, to może tu gdzieś w końcu. A tutaj dalej nic nie ma. I może w tym miejscu myślałem, że coś powinno w końcu być. Dobra, położymy to. Jeszcze raz spróbujemy. Wiecie, gdybym miał magnetyzm, pewnie byłoby mi łatwiej, bo wiadomo. Ale zobaczymy. Wydaje mi się, że w ogóle tego nie da się jeszcze przejść. Ale sprawdzimy jeszcze raz. Dlaczego mówię, że nie da się przejść? Bo tu mogę przeskoczyć górę, ale jak co zrobić z tymi trzema gwoźmi tam? Widzicie? No nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie da się tego przeskoczyć jeszcze. Jeszcze. Tam jeszcze jest, widzicie, że przejście... Trzeba jeszcze przez trzy przeskoczyć, a ja przez to nawet nie mogę przeskoczyć, bo za nisko skaczę. Co oznacza, że Staszek się stacza? Nie, to oznacza, że jeszcze nie mogę tego zrobić i tyle. O, i tu też będzie można coś otworzyć. O kurde. O rany. A tu było okienko, że można było się dostać do środka. Widzicie? Tu było okienko.
A ja kombinuję. A ja kombinuję. A tu okienko było. Przecież. Dobrze, że jeszcze raz wróciłem popatrzeć. O kurcze. No dobra. Promień mocy! No w końcu! Połącz rzeczy magicznym promieniem, zbliża je do siebie. O Jezu, nareszcie. No i teraz zaczyna się zabawa. Oh yes! Tak jest, promienie można było łączyć. Tak, drewniane elementy i potem można było się potem wspinać. Nie? Były takie zabawki tutaj. Attach to suitable material, tak? I można było tam sobie wskakiwać. W ogóle, no tak, no w ogóle tutaj powinniśmy zacząć od tego. O właśnie. No! No! Remove beam, contract beam. Tak, kontrakcie można zacisnąć jeszcze, żeby coś się ruszyło. Ale co tu można by zrobić, żeby jeszcze coś zmienić? Aha! Okej, tutaj mamy jeszcze możliwość połączenia. O! No i czy mogę wejść po tak pionowym? Mogę. O, tylko to nie do końca jest takie łatwe. Woo! Okej. Tu jeszcze będziemy potrzebowali kiedyś tej. Aha, i teraz tu nie mogę przejść. Contract beam. No właśnie, czyli muszę to dobrze połączyć po prostu. O, 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 o. O, 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 o. I jestem. Z powrotem. A, w ogóle to mogłem zrobić teleport, bo sobie zostawiłem tutaj, okej. No czekajcie, teraz spróbujemy zrobić, połączyć to, połączyć z tym i zobaczymy, czy się otworzy. Nie, nie otworzy się, okej. Tu się też nie otworzy. To pytanie brzmi, co ja muszę zaciągnąć, żeby tutaj coś uzyskać. Wreszcie go mogę tu na górę wrócić, bo sobie chyba przez przypadek zrobiłem tak. Nie, bo to tak zatrzymała się akurat. Znaczy, co ciekawe, ja zawsze mogę stąd wyjść, tak? To chyba nie jest żaden problem, żeby stąd wyjść. No wyłaź. Wyłaź dziurwą. Chcę wyjść z miejsca w sposób, w który tu przyszedłem. Dziękuję bardzo. Get back to Orangeburg! Aha! Klaczcie mi jeszcze, skubany. Dobra, no mamy fajną zabawkę i teraz można z tym tutaj duże rzeczy porobić, bo to wszystkie drewniane elementy będą teraz połączone. Ale to jest emaliowane drewno, czy jakieś tam sprofilowane coś. Ja też mogę się przyciągać, tak by the way. Też tak działa, że jak sobie tutaj... Bo to w multiużycie jest, tak? Że kliknę tu, mogę teraz do tego się przyciągać. Nie? Tak to działa. Okej, patrzę, co tu jeszcze, no to odkrywa znowu nowe możliwości, prawda? Ale to jeszcze nie jest promień, który strzela. Chociaż mimo, że jest, wiecie co, bo to będzie oznaczało, że będę musiał zrobić jakieś takie, wiecie, połączenie, na przykład takie, i przez to strzelić, i dopiero wtedy to zmienia kolor na fioletowy. I właśnie o to chodziło. I to wtedy zmienia kolor na fioletowy. Na tym to polega. I teraz muszę wrócić do Orangeburga. No, i tym samym... No właśnie, mogę sobie zrobić po prostu przejście pewnie jakoś, nie wiem, po drewienkach jakichś. To znowu odkrywa oczywiście nowe możliwości. Gdzieś na pewno odkryje nowe możliwości. Można by sobie teraz... Nie wiem, czy to się... Czy, muszę zacząć, czy to się zaczepiało za... Za te? Chyba nie. Za to nie działało. Bardziej, na, to tylko za drewno zadziałało, przez co można by teraz wejść do wszystkich elementów. Wszystkie elementy drewniane będzie można się o nie zaczepić. Więc to też jest mocno spoko. Widzicie na przykład, o, tutaj są mnóstwo klocków, o które można się zaczepiać, także nie muszę nawet opłacać tych dwóch tutaj czaszek. Zacznę sobie na przykład zrobię... O, czemu tam nie sięga? To nie jest drewniane? Czy po prostu nie sięga? Może zasięgu nie ma? Halo? O, o. A jest dopiero teraz, okej. Okay. I połączę na przykład sobie z... A jest zasięg pewien, no dobra. Okej, okay. Faktycznie. O. To też działałoby, ale no ja nie muszę tam wchodzić na górę, tak? Tylko tak wam pokazuję, że można. Ewentualnie mogę też zaczepić się tu i próbować... No dobra, i pokombinujmy teraz, co tu można by zrobić. Znaczy, teoretycznie jestem w stanie to otworzyć. Tylko te drzwi na razie nie są jakoś bardzo potrzebne, ale mógłbym te drzwi otworzyć. Bo ten ziomuś będzie tutaj napieprzał. Ale właśnie, mam wrażenie, że to powinno też przenosić elektrykę. Tak, to też widzicie, przenosi... Tak. To przenosi prąd elektryczny.
No i teraz oczywiście, jakbym tutaj strzelił gość, to... Aha, czekajcie, no to teraz jest mądre. Tylko, że... Właśnie, wiecie co, chyba na początku powinienem to otworzyć. Czyli jednak jeszcze zrobić taki bajer tu. I włączyć teraz tego typa. Niech on we mnie tu strzela. O, widzicie? Tak, i to jest ten kolor. No i teraz muszę zrobić zmianę. Teraz muszę połączyć to z tym. Niech on sobie tam strzela. Niech strzela teraz tutaj. O, właśnie we mnie tu. I to poleci tam piu i włączyło też kolejną część. O. Aha. To jest sprytne, dlatego że będę musiał tu również zrobić coś innego. Tu postawić to. Zmusić go jeszcze raz do strzału tam. Także chodź szczel. Piu, piu. O, o. Aha, i dobrze, spóźniłem się troszkę. Okej. Muszę w dobrym momencie trafić, żeby on mnie tam wywalił skubany. Dawaj, nawalaj. Jeszcze raz, chodź. Kurczę! Jakoś tak... Nie mogę wymyślić, bo to dziwnie się zatrzymuje tutaj, zamiast jakoś trzymać się logicznie. To się, kurde, logicznie zatrzymać nie chce. Dajesz jeszcze raz, ziom. Dobra, udało się. Ale powiem szczerze, że nie było to proste. Okej. No to jesteśmy na górze. Jest super. Mamy nową miejscówkę? Być może? A nie, to po prostu jest górne wejście do Orangeville. Okej. No dobra, naszym zadaniem jest z powrotem dostać się... Orangeburg. Dobra, to jest Orangeburg. Co my tu jeszcze mamy? Możemy zobaczyć, co jest tutaj ciekawego. Są rury. Tutaj w nas strzela gościu. Interesujesz nas na razie, gościu. Możesz sobie postrzelać. No, czyli to po prostu było sposób na dostanie się na górę. Być może te świeczki, jakieś teleporty do świeczek będą czy coś. Dobra, okej. Spoko, tutaj zobaczcie, jest jakiś przycisk. Jest jedna moneta tylko, o matka, jaki smutek. No dobrze. To co, no to musimy zejść, no nie ma opcji. Tutaj też coś jest, to się chyba nie zmieści tu nic, co będę strzelał. To jakoś będzie można podnieść. Bo rozumiem, że nie da się tego podnieść tak, że... Tak, tak i... Nie. Tak się nie da, okej, ale tak się da wejść. Okej, tylko że no. Ej, co tutaj to otwiera? Siema. Zepsuł się mechanizm? Find another hole or crawl through. Muszę znaleźć inne przejście, bo się zepsuł mechanizm. A co to jest to? Czy co? Trzeba by sprawdzić, co to jest za miejsce. No siema. Gdzie jestem? Tu wpadłem? Aha, tu chyba kiedyś byłem. Tak, tu byliśmy. O, connect beam, pull beam, no właśnie. Okej, okay, no i to jest znowu ta zabawka. Tu i tu. O, wiecie co, już widziałem gdzieś tak. Przepraszam, widziałem to koło tej rury. To miejsce jeszcze. Dobra, coś tu wysunęliśmy, okej. Okay. No tak, będziemy mogli przejść dalej, spoko. A tu co jest? Wiecie, nic tu nie widzę. Nie mam kostki, która mi zawsze rozświetlała tajne miejsca. Więc teraz muszę sobie tak trochę na oko. Dobra, idziemy. A to, co tu w tych rurach jest? Nie wiadomo. Okej. Okay. Czyli jest sukces, to najważniejsze. Ach, i to jest ta rura, którą widzieliśmy już kiedyś. Tak, zastanawiałem, co ta rura tu robi. Tu będzie... O! Ty lepiej uważaj, chłop Tasiu. Tak, tak, tak. To took the top of my house with a rocket of yours. Zniszczyłem mu dach? Bardzo mi przykro z tego powodu. Yeah. To co? Trzyma tam jakieś muchy? Nie. Czy to nie jest przypadkiem... what? Uważaj następnym razem. Or we'll be escalating this to Queen Kelda. Albo nas będziesz skarżyć? Skarżę, pyta to. Go to the workshop. Dobra.
Czy co, no zawsze mogę też tutaj wrócić już na górę, oj. Czy no mogę wrócić nawet i tym sposobem. Uhu! O, a wiecie, tam jest jakiś promień. Ha, tylko który będzie musiał się odbyć jakoś bardzo dziwnie, ale no właśnie. Na razie tu nic nie zrobimy. Choć zaiste dałoby się pewnie gdzieś tam wskoczyć. O, tu się zjeżdżam. Okej. Ale wiecie, teraz mogę próbować tam gdzieś wbić na górę. Myślę, że tu będzie łatwiej nawet. Tak, to chyba tutaj byłem już na górze, nie? Kiedyś. Ale wiecie, no teraz twórca pododawał różne rzeczy w różnych miejscach, to sobie jeszcze luknę, nie? O! Co oni tu robią? Co? Krótka przerwa? O! Must hit lol block? Co? I'll keep hitting this lol block forever. Huh. We have seen the truth behind the veil of lies that keeps this town sleeping. Our sandbox is not small and flat, and insignificant. It is round and vast and great majestic sphere. O Jezu. Oni uwierzyli, że Ziemia nie jest płaska w tym momencie. No dobra. Co myślicie, chłopcy? Podoba wam się to, co słyszycie? Kurczę, jaki wieszcz teraz tutaj będzie. No dobra, budują coś, ale co nie budują tutaj? Nie mam pojęcia. Jakiś ołtarz. No dobra, zobaczmy, jak się kurczę, pomarańczowice zmieniły od tego momentu. Ale to znowu ja. Tęskniliście za mną na pewno. Ja was tutaj uświadomiłem. Czekajcie, a może tu się da? A, nie da się. To nie ten typ drewna. Co jest? The burglar was sent again somewhere behind the palace. Over there, through a cave or something. Some scrap in it for you if you catch him, gov. Okej. Okay. Czyli widzieli znowu za pałacem. Do jakiejś jaskini pobiegł. Dobra, ale to za chwilę. O, a tutaj ktoś siedzi? You, come quickly. No, przybyłem. Mamy problem z czaszkami, które wynurzają się z piwnicy. Weź to sprawdź. O. I jeszcze tam jest skarb, możesz sobie nim... Możesz się nim zająć też przy okazji. Potwory dostały się do piwnicy, okej. Okay. Potrzebujemy twojej pomocy. Zamber da ci więcej detali, ale okej. Okay. Zaraz tam pójdziemy, zajmiemy się tymi potworami. Na razie wiemy, co robić, to spoko. Ale no właśnie, chcę zebrać cały czas sześcian mocy. Ale zanim to zrobię jeszcze... Miałem wrócić do workshopa, to jest część fabularna, więc wrócam. O, kolejna. A być może będziemy tworzyć kolejne rakiety. Subject rates high, ok. That rocket engine's flange wasn't robust enough. To znaczy, muszę poprawić coś z silnikiem. Zdecydowanie musicie poprawić coś z silnikiem, chłopaki. Pathetic flange. Co? 100 tysięcy skrapu? Łatwiutkie. Przynieś, jak uda ci się znaleźć. 100 tysięcy skrapu, to jakiś jest plot twist gdzieś pewnie. Queen Kelda... Star beneath her palace, maybe she'll give you some scrap for... Okej, 100 tysięcy skrapu, naprawdę? Gdzieś w piwnicach? I naprawdę trzeba przynieść 100 tysięcy? O Jezu. Pogrzało was na mózgi! Wasze gumiaste mózgi. Dobra, ale tak, na początku zróbmy jedną rzecz, która mi się tutaj teraz... przypomniała i skojarzyłem fakt. Połączmy to. A no właśnie, ale z czym? Może z drzewem. Czekajcie, może z drzewem. Czyli tak. Cyk. A, nie mogę wpaść do wody. Czekajcie. Cyk. Cyk. I cyk. Nie łączy. Kurka. Cyk. Dobra, musimy znaleźć inne drewno, z którym połączy. Ale dobra, to nie sięga aż tak. A mogę po prostu pociągnąć? Czekajcie. To ja kombinuję, z czym połączyć. O matko boska, Stanisław. Ty lubisz utrudniać sobie życie. No dobra, ale teraz pytanie, jak to wnieść tam wyżej? O! Okej. Okay. Hm, interesujące. Ale... To nie wystarczy, nie? Zawsze mogę to zdjąć, nie? Co jest ciekawe. Ale okej, to jest jedno z miejsc, gdzie można to wsadzić, ale no to nie pomoże mi z tym. Zdecydowanie nie.
Być może w przyszłości będziemy wiedzieć jak... Ale czekajcie, ja mogę tam wejść. Prawdopodobnie mogę tam wejść na górę. Przecież mogę zrobić coś takiego. Tak? Tak, nie wiem do czego to dopnę, bo tu nie ma nic drewnianego, to jest największy ból. Za daleko jest tutaj pewnie, nie? A może jestem w stanie tam wejść tak po prostu? Jeszcze są drzwi drewniane, nie? Ale... Jeszcze są drzwi drewniane. Ale nie wiem, czy one mi pomogą. Czy ja mogę w ogóle nie wejść? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo nie do tego chciałem doczepić. Tylko do tego. Chyba nie. Chyba nie mogę doczepić się o drzwi. Chociaż, czekajcie, no mam wrażenie, że na te drzwi mogę wejść. Wtedy wejdę te na górę, wtedy pewnie jakoś tak... Coś czuję, że się da? A może nie? A może nie muszę kombinować? Może mogę zrobić tak? Mogę wejść tak? O kurde, patrzcie na to. Uhuu! Tak się dało wejść. Mogę nawet zrobić przecież takie połączenie. Będzie łatwiej. Nie wiem, czy wskoczę wtedy. Wskoczę? Nie. No, ale jeszcze jest inne pewnie łatwiejsze wejście. Może po prostu łatwiejsze wejście jest tutaj, widzicie? Czasami trzeba po prostu znaleźć łatwiejsze rozwiązanie, a nie kombinować trudnych rozwiązań. Ale dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat już. Ja sobie lubię utrudniać. Proszę bardzo. I jest rura połączona. Nie wiem, co to daje i nie wiem, po co to. Ale myślę, że to ma jakiś sens. W przyszłości będzie miało. Poza tym też mogę to włączyć też gdzie indziej. Może na przykład tu gdzieś mogę to włączyć. No właśnie, tylko tu widzicie, jakaś kostka jest potrzebna. Kostka w górę, coś tu w prawo. Może jakoś tu da się to też podłączyć, wiecie, no. Już polecimy w następnym odcinku zresztą. Tu na razie próbuję zrozumieć, po co to wszystko się robi. Gdzie potrzebuje ten ogień do czegoś tu? No i teraz tutaj, ogień po prostu hula, nie? Gdybym chciał coś podpalić, może na przykład podpalić coś. Co jest do podpalenia. Może na przykład w ten sposób będę mógł podpalać świeczki. Świeczka od świeczki i wiecie, i opcja. Dobra, moi drodzy, kończę. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Mamy dużo rzeczy do zrobienia teraz. Otworzyła się przed nami zabawa w Eradykatora. A teraz mnie ciekawi jeszcze to. Czy ja mogę tam na górę teraz się dostać? O, gdzie to wyleciało? Na górę wylatuje? Myślałem, że uda mi się tam dostać. Ale to zaraz wylatuje tutaj. Chyba, że wrzucę tutaj. Nie, to na górę nie mogę wrzucić chyba. Z tego co pamiętam. Nie, to tam po prostu zostaje. A tutaj jak wessie się, to wychodzi się tutaj, więc... No i do końca o to mi chodziło. W każdym razie będziemy kombinować w następnym odcinku. I tyle. Serdeczne dzięki, wielka piona i do usłyszenia za 2 dni. Cześć! O! Siema.